tvpodkarpacie.pl. Ukoronowanie żniw i podziękowanie za obfitość plonów. Uroczystości dożynkowe gminy Zagórz rolnicy świętowali w Łukowem. Radosne obchody rozpoczęła msza święta, której przewodniczył ksiądz prałat Feliks Kwaśny. Te wieńce są wyrazem waszej głębokiej wiary, bo są znakiem Chrystusa i te wieńce są znakiem waszej łączności polskiej. Symboliczny wymiar dożynek wielokrotnie podkreślali duchowni. Chleb jest tym darem, który Bóg daje człowiekowi, ale tym chlebem dzielić się właśnie ci gospodarze. Dziękują Panu Bogu za ten chleb właśnie tutaj w naszej społeczności, w naszej parafii. Dlatego ci gospodarze z całej gminy Sołec przyjechali z tymi pięknymi wieńcami, chlebami w tych pięknych strojach ludowych. Za to jestem im wdzięczny bardzo. My dzisiaj potrzebujemy ogromnych pieniędzy dla polskiego rolnictwa i my dzisiaj potrzebujemy też uczciwej konkurencji, takich samych dopłat jak ma Francuz czy Niemiec, tak samo żeby te same dopłaty były dla polskich rolników. Wtedy będzie ich stać na zakup maszyn, urządzeń i ta praca będzie wydajniejsza. Także ja z pokorą chylę czoło dla ciężkiej pracy rolnika. Polska jest krajem rolniczym, więc to dobrze o nas świadczy, że kultywujemy tą tradycję. Ważne też, że w tym naszym rolnictwie jest niewiele nawozów, niewiele chemii, tego wszystkiego, co jak najbardziej tradycyjne, co ważne dla naszego zdrowia, to wszystko kultywuje nasze rolnictwo i za to jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Praca ciężka, wymagająca niezwykłej precyzji i pomysłu. Rekompensatą różnokolorowe i oryginalne wieńce, a także wspólnie spędzony czas. Przygotowywałyśmy go z kilku gatunków zbóż. Była to między innymi pszenica, żyto, jęczmień i owies. Były też ziarna kukurydzy. Samobitość pola za urodzaj, sadem za przywiną, aurę dla naszych mieszkanów. O, dom, gdzie czeka znów ktoś i gdzie miejsca jest dość dla spóźnionych gości. O, twój rysunek na szkle, tylko na nim już dziś nie ma mnie. Następnie się wydarzy i życzymy naszym później, żeby nie zabrakło chleba.
tvpodkarpacie.pl